Jeśli chodzi o bociany, mówimy, że jeden co czwarty bocian, czy tam co drugi bocian to Polak, tak? I czy to jest prawda? Więc tak, mamy co cztery lata jest spis bocianów na całym obszarze ich gnieżdżenia się. W niektórych krajach on jest robiony bardziej dokładnie, innych mniej, prawda, w zależności od tego, jakie są możliwości techniczne prowadzenia tego. W Polsce ostatni spis był w 2004 roku. Przepraszam, nie co 4 lata, co 10 lat jest ten spis. Co 10 lat jest ten spis. On był zrobiony naprawdę bardzo, bardzo dokładnie i według tego spisu to mamy 40 kilka tysięcy par bocianów w Polsce. To jest największa ilość bocianów, jeśli chodzi o państwo. Najwięcej jest Polaków. Polskich bocianów w całej światowej populacji, prawda, w europejskiej, bo one głównie w Europie, prawda, jest tych polskich bocianów najwięcej i jest to jakieś między 1/5, 1/4 populacji, całej populacji światowej bociana. Bocian miał taki okres, że u nas spadała ta populacja, a w tej chwili ona jest ustabilizowana, to znaczy w różnych okolicach jest to różnie. Głównie się wycofują w tych miejscach, gdzie są likwidowane łąki, gdzie, prawda, osuszane jest i tak dalej, to wiadomo, prawda. Natomiast bardzo pomogło bocianom instalowanie platform lęgowych. Bo jak wiadomo, dawniej bociany gnieździły się albo na starych drzewach, których jest coraz mniej, albo na dachach słomianych, prawda, gdzie to gniazdo miało osadzenie dobre, prawda, a tych dachów już praktycznie nie ma poza skansenami, prawda. No to gniazdo jest bardzo ciężkie. No tak, oczywiście, no proszę sobie wyobrazić, jeśli jak ono namoknie, śnieg na nim leży i namoknie, powiedzmy, ta fura po prostu, która tam jest, nie potrafię powiedzieć, ale jest to kilkaset kilogramów z całą pewnością, prawda? Więc dla jakiegoś tam starej konstrukcji dachowej tych miejsc jest coraz mniej, wobec tego bociany zaczęły się przesiadać na słupy trakcji elektrycznej, powodując tym zwarcia, które same ginęły i również szkody, powiedzmy, techniczne. I w Polsce przynajmniej zakłady energetyczne bardzo tutaj się włączyły tą sprawę. Nie pamiętam, ale wiele tysięcy, chyba około 10 tysięcy takich platform bezpiecznych zostało zainstalowanych na słupach. Na ogół są do tego używane słupy, które są po jakiejś starej trakcji, wyłączone z trakcji, a jeżeli na aktualnej trakcji, to te słupy są platformy są wyniesione, tak, specjalna konstrukcja. Bardzo tutaj zakłady energetyczne bardzo się przyczyniły do tego, że właśnie populacja bocianów w Polsce nie spada, że co najmniej nie spada. Produktywność lęgów jest stosunkowo dobra, według tego ostatniego spisu to było na parę z sukcesem lęgowym, to było 2,6 młodych wyprowadzonych, to jest zupełnie dobra produktywność. Właśnie, to jest zupełnie dobra produktywność, prawda? Młodych to już wyszły z gniazda, prawda? Więc to już jest netto, że tak powiem. To jest dobra produktywność, jest również to, wiadomo, że jest ogólna sympatia do bocianów i ptak ten ma w naszej kulturze miejsce. Zostały zorganizowane, powiedzmy, do tej propagowania bociana, powiedzmy, i sympatii do bociana. Przyczyniły się, zostały utworzone wioski bocianie, prawda, jest tak. W Pętowo, już nie pamiętam na Podlasiu te wioski bociany, gdzie, prawda, przyjeżdżają wycieczki, specjalnie się wycieczki, prawda, i jest Muzeum Bociana w Kłopocie Zielonogórskim, gdzie przyjeżdżają co niedzielę, przyjeżdżają wycieczki z Niemiec. To jest w pobliżu Odry tam, prawda, więc przyjeżdżają wycieczki z niemieckich tam i nawet to muzeum jest utrzymywane chyba z funduszy również organizacji niemieckich i tam są niemieccy przewodnicy w tym muzeum, prawda. Bardzo jest muzeum. Ostatnio został ustanowiony chyba od
2003 roku został ustanowiony Dzień Bociana. I to jest 31 maja przed Dniem Dziecka. I to wiąże się, no powiedzmy, związek bocianów z przyrostem naturalnym, prawda, przed Dniem Dziecka. Czyli ten bocian zajmuje u nas dużo miejsca w kulturze i w naszej świadomości. Jaka przyszłość bociana? No, niewątpliwie postęp cywilizacji będzie zmniejszał jego naturalne środowiska, ale no, na przykład w Hiszpanii bocian się przystosował do, jest ptakiem żerującym na śmietniskach. Śmietniska trzeba tu zaznaczyć, śmietniska w Hiszpanii to jest zupełnie co innego niż u nas, bo tam jest klimat ciepły i śmietniska są pełne karaluchów i jaszczurek, czego u nas nie ma. U nas śmietniska są sterylizowane. Ale mogą być szczury. No mogą być szczury. Zastanawiam się, czy początek, ale jeżeli daje sobie radę z kretem, to być może, że i ze szczurem. Daje sobie radę z kretem? Daje sobie radę z kretem bocian. Bocian daje sobie radę z kretem. Tak. Czyli w zasadzie to jest bardziej pożyteczny niż mnie. Taka podstawowa dieta bociana. Bardzo jest oportunistyczny, to znaczy gdzie akurat w okolicy znajduje możliwości wyżywienia. Mówi się o tych żabach, prawda, ale żab jest coraz mniej, płacuch jest coraz mniej, prawda. Więc bardziej bociany w tej chwili są już zainteresowane są rybami mniejszymi, powiedzmy. Gryzoniami, w dużej mierze gryzoniami, ale również i ptakami wierzącymi się na ziemi.